Witam wszystkich Cześć z strony SwissWeizer. To nagranie będzie w temacie bitcoina do dolara i dużo na temat kursu, jak również shortów na bitcoinie i pozycji długiej, czyli long na bitcoinie, też nazywanej hodlowaniem, czyli utrzymywaniem długo otwartych pozycji long. Co do wykresu bitcoina, to każdy widzi, że mamy tutaj w ciągu kilku miesięcy wzrost razy 5, a od minimów z 2020 roku w zwycen w okolicach 4000 mamy już ten wzrost razy 12. Ile jeszcze może rosnąć bitcoin? Zanim Zacznie się bez sa. No tutaj wielu szacuje, że do 300 tysięcy dolarów później będzie szczyt i dopiero będzie cofnięcie. Ale zauważcie, gdzie jest 300 tysięcy dolarów. Musimy tutaj zwiększyć tą skalę i zauważcie 300 tysięcy jest dopiero tutaj. Także jeśli będą tutaj Kolejne wzrosty, to zauważcie, że na wykresach liniowych nie będzie praktycznie widać tych obecnych teraz cen, tylko będzie osiągnięte 300 tysięcy i później mogą być większe korekty do 150 tysięcy. Taka sytuacja już teraz występuje na Ethereum, gdzie wzrost w ciągu roku od dołków to już ponad dwudziestokrotność. I teraz w tym kontekście, dlaczego short jest bardzo niebezpieczny? A nawet jeśli wyjdzie, to można niewiele na nim zarobić, ponieważ bez lewarowania, nawet jeśli coś spada o minus 100%, to przecież nie wstrzelimy się w absolutny szczyt i ze szczytu tego nie będziemy shortować. Także realnie można zarobić. Bez lewarowania maksymalnie 80%. Natomiast jeśli tutaj na Bitcoinie dalej będą wzrosty do 300 tysięcy, nie wiadomo w czasie jak to się rozegra. Ale jeśli będą wzrosty, to z 50 tysięcy do 300 tysięcy jest przecież jeszcze razy 6, czyli plus 600%. Także mówienie o shortowaniu jest bardzo medialne. Ponieważ jest to stawianie się naprzeciwko wielu popierającym wzrosty na bitcoinie, wielu posiadającym bitcoiny. Shorty też nie są wszędzie możliwe. Wiele polskich kryptogiełd w ogóle nie pozwala na shortowanie bitcoina. Tylko i wyłącznie można tam kupić bitcoina i po prostu go sprzedać. Natomiast nie można shortować. Były już w historii takie giełdy, które pozwalały na shorty. Były one z lewarem razy 4, ale przez to, że miały źle napisany system, to doszło do upadłości. Natomiast jest przecież instrument, gdzie można shortować bitcoina, czyli instrument BTC Down, na przykład na Binance. I również jego odpowiednik, czyli BTC Up, gdzie rośnie kiedy Bitcoin, także rośnie. A wtedy, gdy Bitcoin rośnie, BTC Down no, zalicza mocne zjazdy. I niewielu o tym wie, ale te zjazdy są obecnie mega mocne. Bitcoin wzrósł 12 razy od dołków z zeszłego roku. Natomiast Zaraz sprawdzimy, jak to wygląda na tych dwóch instrumentach lewarowanych, tutaj mamy widok na BTCAP, i zauważcie, ten instrument w ogóle został wprowadzony w maju 2020 jaka była jego cena na początku okolice 10 dolarów obecny wyceny to 165, czyli wzrost razy 16,5 natomiast bitcoin w tym czasie w maju kosztował w okolicach 9 tysięcy także teraz kosztuje 52 tysiące wzrósł mniej więcej razy 6 także tutaj w BTC UP jest zbudowane lewarowanie między 1,25 a 4,0 takie średnie wychodzi, że mamy na poziomie około 2,5. Ogólnie ten swing wzrostowy, natomiast jest to wzrost z 29 tysięcy na Bitcoinie do obecnych 52,53 tysięcy. A tutaj na BTC Up jest to wzrost z okolic 55 do obecnych 165. Tutaj natomiast mamy instrument BTC down. I zauważcie, co tutaj się odbyło. W maju ten instrument startował również z wyceną w okolicach 10 dolarów aktualna cena to 6 centów dolara 6 centów. 0,06. I dlaczego tak się stało? Jeśli ktoś shortowałby Bitcoina, to zauważcie Straciłby praktycznie 99,99% ,99 kapitału. Oczywiście na tym instrumencie. Tu jest zbudowane podobnie, lewarowanie razy 2,5 bardzo często. I co ciekawe, odbicia, zauważcie, nie przekraczają w większości plus 200, maksymalnie plus 400%. Natomiast, żeby z obecnych wycen odrobić w ogóle ten spadek, no to trzeba byłoby tutaj wzrostu o setki procent. Przybliżmy jednak tą sytuację z ostatniego czasu, czyli to, co odbyło się na Bitcoinie, czyli wzrost z poziomu w okolicach 29 tysięcy do obecnych 53 tysięcy. Ten wzrost wynosi około plus 82%. Natomiast tutaj na rynku BTC Down odbył się spadek z okolic 0,40 do obecnych 0,07%. Czyli spadek wynoszący około minus 83%. I teraz bardzo ważne pytanie. Czy jeśli bitcoin z powrotem spadnie na 29 tysięcy, czy w ogóle na instrumencie BTC Down wrócimy do wyceny w tych okolicach 0,40? Otóż nie wrócimy, ponieważ cały czas tutaj ten instrument BTC Down jest aktualizowany od nominalnych cen, czyli Dźwignia razy 2,5, ta średnia wahająca się od 1,25 do 4,0, liczona jest od aktualnych wycen. A procenty od aktualnych wycen zupełnie inaczej liczy się niż procenty od wyceny 0,40. To w ogóle pokazuje, że nie warto uśredniać tego instrumentu, ponieważ nie wrócimy do starych wycen. Mamy tutaj przedstawioną skalę liniową, a powinniśmy to przedstawić na skali logarytmicznej. Także czegoś takiego w ogóle nie będzie na tym rynku. Będzie tylko lekkie podbicie o maksymalnie plus 400%, jeśli bitcoin spadnie o 80%. Także ogólnie. Shortowanie na rynku kryptowalut jest totalnie ryzykowne. Nawet jeśli się uda, to bardzo mało można zarobić. Widać to dokładnie na XRP do dolaru Tethera. Widzicie tutaj kurs. Zauważcie ten mocny wzrost z około 0,25 do prawie 0,80. Później nastąpił powrót w te wyceny nawet niżej do 0,20. A jak wygląda XRP Down? Wygląda w ten sposób, czyli ten ogromny wzrost na XRP 0,25 na 0,8 wygląda tak. A odbicie z powrotem do 0,25. Wygląda tak. Zauważcie, w jak ograniczonym stopniu tutaj działa XRP Down. Lekkie odbicie nawet możemy sprawdzić dokładnie, ile wynosiło to odbicie z poziomu 0,20 do maksymalnie 1,25. Nie ma tutaj absolutnie powrotu do starych wycen. Jak mogłoby się to wydawać? Po prostu jest to skala liniowa, i na logarytmicznej byłoby to zupełnie inaczej widoczne. I jak już mówiłem, procenty są liczone od wartości nominalnych. A tutaj były wysokie wartości, tutaj są o wiele niższe te wartości. Procenty są liczone właśnie od wartości aktualnych. Także ogólnie shortowanie kryptowalut. Straci sens, nawet z lewarowaniem. Zarobicie bardzo mało, a stracicie okazję na potężne zyski, nawet jeśli się to uda. A jeśli się to nie uda, to stracicie bardzo dużo. Także odradzam shorty na krypto. A teraz już pozdrawiam i oczywiście nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski.